Dawaj, omar teraz. Jak się czujesz, Krzysztof, po wygranej? Wyśmienicie, naprawdę. Nie mam. Jaki był scenariusz meczu? Tragiczny, dramatyczny. Przegrywaliśmy jedną bramką. Czasu nie było wiele. 3 minuty do końca. Karny, 1-1. I ruszyliśmy. I potem Maxi się obudził i strzelił drugą bramkę. No. Tak jest, jest Maxi. Obudził cię twój instynkt strzelecki w końcówce, odpaliłeś i uratowałeś honor świętego Jacka. Jak ty to zrobiłeś? No wróciłem się i strzeliłem po prostu. Tak jak przy pierwszej bramce. Ze szpica? No ze szpica tak krótko. Jak się czujesz? Noga nie. Pawlin, co się stało, bo widzieliśmy, że musiałeś opuścić boisko. Kontuzja i musiałem coś. To było przeznaczenie, powinno żeby przyjechać. Lata lecą, człowiek się sypie, nie? Żeby z rajku przyjechać i biegać. Mamy medal! Złoto! Mamy medal! Człowiek stała, dron będzie. Wojtas, jak tam? Dobrze się. Wojtas, trzymaj! Uderzymy w puchara. Podnosz puchar. Ibrahimowicz. Uuu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 
Jest nasz bramkarz Żurek, który wygrał nagrodę najlepszego golkipera. Proszę spojrzeć. To jest to. Nie tylko mamy złoty puchar, ale mamy także najlepszego bramkarza w drużynie. Jak się czujesz? Zajebiście. Tak? Jakbyś cenzuruj to. Kapital One Cup, co? Tak jest. Świętujemy wielki dzień świętego Jacka. I będziemy świętować jeszcze wieczorem uchwale naszego kolegi Jazona, który został skontuzjowany ciężko na tym turnieju. To jest jedyny minus tych zawodów. Ale jest twardy, jest silny. Wszyscy jesteśmy z nim. Ten puchar jest wygrany dla naszego kolegi Jazona. Powiedział, że ma cały piszczek.